Dobrą. No a tutaj idzie nowe, proszę państwa. Ostrzegał przed szczepionką wynalazca technologii MRNA, usunięty na razie z Wikipedii, jeszcze nie z tego padołu pełnego OS, ale z Wikipedii, czyli niemalże alternatywnego świata, największa internetowa encyklopedia Wikipedia. Każdy ją zna i każdy wie, że od pewnego czasu określone siły tam mają coraz więcej do. Powiedzenia. Dr. Robert Malone nie jest już uznawany przez Wikipedię za twórcę technologii stosowanej w niektórych szczepionkach COVID-19. Czytamy w do rzeczy. No i czytamy informacje o wynalazce technologii mRNA. Zastosowanej w niektórych szczepionkach COVID-19, m.in. Pfizer, BioNTech, zostały usunięte te informacje z internetowej encyklopedii i Wikipedia, po tym jak publicznie ów pan ostrzegł przed podawaniem młodym ludziom szczepionek ze względu na niewystarczającą ilość informacji na ich temat. Donosi portal LivesiteNews.com. Dr Robert Malone odkrył transfekcję RNA i w 1988 roku wynalazł szczepionki mRNA. Jego badania kontynuowano w następnych latach. No i tutaj na początku się wypowiadał na YouTubie, to zostało usunięte, ale także wypowiadał się na antenie Fox News w programie Tucker Carlson Tonight. No i tutaj dr Malone wydał kolejne ostrzeżenia dotyczące szczepionek, których treść jest sprzeczna z promocją szczepień przekazywanych w mediach głównego ścieku, przepraszam, nurtu. Prowadzący program opisał Malona jako prawdopodobnie jedyną najbardziej, jedną z najbardziej wykwalifikowanych osób na planecie Ziemia do omawiania tego tematu, biorąc pod uwagę fakt, że jest wynalazcą technologii stojącej za szczepieniami czy no, za preparatami. Wiemy tutaj o co chodzi. No i jak zauważa portal LifeSiteNews.com, Malone nie był celem wyłącznie YouTube, które to YouTube usunęło materiał z jego wypowiedzią, zaledwie kilka dni po wydaniu podcastu Dark Horse wpis w Wikipedii dotyczący szczepionki RNA został zmieniony. Usunięto nazwisko naukowca i jego rolę z artykułu. Zarchiwizowana wersja strony z 14 czerwca 2021 roku wyraźnie wymienia Malona jako twórcą i początkowego badacza tej technologii. Zaledwie dwa dni później, 16 czerwca, zniknęły z niej wszelkie wzmianki o doktorze Malone. W miejsce jego nazwiska wstawiono ogólnikowe sformułowanie, że technologia mRNA została odkryta przez badaczy z Instytutu Salk Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego i Vical. Wpis został później jeszcze raz zmieniony i obecnie wymienia się z nim w nim z imienia i nazwiska Johna Wolfa, współpracownika Malona, przyznając mu główną zasługę w badaniach nad mRNA. Także proszę Państwa, to nawet trochę jest wyświechtane w dzisiejszych czasach